Festiwal trwa. Proszę powiedzieć, jak się sprawdza Bydgoszcz? No ja się czuję bardzo dobrze. Myślę, że bydgoszczanie są dumni z tego, że Keanu Reeves zachwala ich miasto nie tylko jako miejsce festiwalu plus Camera Image, ale również jako niezwykłe miejsce, miejscowość, w której jest wiele ciekawych, uroczych zaułków, odrestaurowanych, odremontowanych. Jest generalnie ogromne zaskoczenie. Mówi się o tym, że jest to wyjątkowo dobre miejsce dla organizacji naszego festiwalu. I czy pan planuje następne edycje też w Bydgoszczy? Można powiedzieć, że czuję się jak ptak, który uciekł z klatki, więc trudno powiedzieć, gdzie wyląduję. Czas pokaże. No, chciałbym, żeby tak było, ale ręce mnie palą. A plany zrobienia centrum festiwalowego w Łodzi, które nie wypaliły, jest szansa, że będzie kontynuacja tego, może w innym mieście? Tak się umówiliśmy z Frankiem Gerem, co jest dla mnie niezwykle ważne. Frank Gehry powiedział mi, jesteśmy razem, jestem gotów być z tobą, będziemy budować Camera Image Center, niezależnie od tego, gdzie w Polsce takie możliwości się pojawią. W tym roku jest już chyba trochę mniej studentów. Mam wrażenie, że to więcej dorosłych filmowców, bo jest konkurs debiutów. Ja bym polemizował z tym, czy jest mniej studentów. Po prostu ten budynek jest trochę inaczej skonstruowany. Centrum prasowe i miejsca seminariów są w sąsiednim kręgu, oczywiście połączonym w jakiś sposób, ale skomplikowanym układem komunikacyjnym. Stąd też to skoncentrowanie studentów tutaj podlega pewnego rodzaju rozproszeniu. To jest to, o czym często mówię, kiedy dyskutujemy na temat potrzeby budowy nowego centrum festiwalowego. Ja wolałbym, żeby obecność tych ludzi była widoczna, żeby foyer koncentrowało wszystkich ludzi, ale żeby z tego foyer było widać różne sale, w których te różne eventy się odbywają, bo to jest dodatkowym magnesem, bo trudno oczekiwać od ludzi, którzy mają program festiwalowy, żeby ciągle przeglądali te strony, patrzyli, gdzie co się odbywa. A jeśli jestem w foyer i widzę, tu jest wejście do głównej sali, tutaj jest wejście do sali broadwayowskiej, na przykład tutaj jest do multikina, tutaj jest wejście do sal seminaryjnych, tutaj do sal wystawowych, tutaj konferencje prasowe, to łatwiej się w tym wszystkim odnaleźć. I wiadomo, podczas takiego święta wtedy te drogowskazy, które są drogowskazami naturalnymi, poprzez, tak jak wczoraj było z Keanu Reevesem, ludzie wychodzili już tutaj i nagle zobaczyli, że zrobił się jakiś tłumek w jednym miejscu i podchodzą, pytają, a co to jest, co tam się dzieje? O, Keanu Reeves tutaj udziela wywiadów, a kręci jakieś materiały z festiwalu, o, to chcemy zobaczyć. I to na tej zasadzie działa, bo trzeba przyciągać uwagę ludzi w pozytywny sposób, nie negatywnymi sensacjami, tak jest przynajmniej nasze credo. W tym roku prowadziliśmy te dwa konkursy debiutów. To się wiąże z takim pomysłem, o którym mówiłem na gali otwarcia. My konsekwentnie realizujemy projekt realizacji studia Davida Lynch'a w Łodzi. Budowa tego studia ruszyła 4 miesiące temu. Firmy budowlane weszły na teren dawnej elektrociepłowni, rozpoczęły prace budowlane, pieniądze są zarezerwowane. Mamy nadzieję, że ten budynek będzie nasz. Jeśli nie będzie nasz, no to odejdziemy definitywnie z Łodzi, być może w ogóle z Polski, nie będziemy działać na terenie Polski. Czekamy na prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach i wtedy o tym będziemy dalej dyskutować. Ale właśnie z programu tego studia wyniknęły zmiany, które ja wcześniej planowałem, bo wiedziałem, że w momencie, kiedy ruszy budowa tego studia, będziemy musieli podjąć działania, które pozwolą nam zbudować kadry w pełni profesjonalne, przygotowane do samodzielnych działań w momencie, gdy to studio zostanie oddane do użytkowania. A termin oddania jest za 2 lata. Takie są wymagania Unii, bo korzystamy ze środków unijnych. W związku z tym nie ma po prostu innego wyjścia. W tej sytuacji wprowadzenie 2 konkursów debiutów jest czymś naturalnym, dlatego że wyłapywanie talentów zarówno reżyserskich, jak i operatorskich to jest to, co stanowi jeden ze szczebli drabinki wyłapywania młodych talentów, którym będziemy chcieli dawać szansę zaistnienia poza Polską dzięki naszym kontaktom i dzięki możliwościom rekomendacji tych talentów no, instytucjom, które się w świecie kultury filmowej, w ogóle sztuki
w układzie międzynarodowym liczą. Dzisiaj wczoraj sporo się mówiło o formacie 3D, o filmach zrobionych trójwymiarowo. Czy uważa pan, że to jest z punktu widzenia operatorskiego przyszłość kina, czy tylko jeden z wątków? Trzeba zapytać o to Sławka Idziaka albo Afonso Beato, którzy mieli seminaria. Nie wiem, można Piotra Wojtowicza o to zapytać, Krzysia Ptaka. Mamy znakomitych specjalistów. Oni szukają nowych rozwiązań, nowych inspiracji. Ja wczoraj przysłuchiwałem się rozmowom Keanu Reevesa z operatorami, bo przygotowujemy wspólnie z nim film dokumentalny, który będzie poruszał problem przejścia od klasycznej cinematografii do nowych technik, do digitalu i do właśnie do 3D. I bardzo ciekawe spostrzeżenia tych operatorów no, dają mi dość mieszane uczucia. Mianowicie na przykład Michael Chapman jest bardzo na nie, że jednak jakość tego tych nowych technologii nie jest taka, że to trzeba odrzucić w ogóle. A z kolei Antony Dott-Mantle, myśmy kiedyś organizowali właśnie, z Antony brał w tym udział, taki panel dyskusyjny na festiwalu w Wenecji w 1999 roku. Jego tytuł był niemal taki sam jak pomysł Keanu. To był panel, którego nazwa brzmiała Classical Cinematography versus Digital. I w tym panelu zderzyliśmy dwa światy sztuki operatorskiej. Konkluzja była taka, i to mi się bardzo podoba, Dott-Mantle powiedział: panowie, ja mam dziadka, który mieszkał w górach i przez wiele, wiele lat bronił się przed doprowadzeniem elektryczności do jego domu, bo był przywiązany do lampy naftowej, ale to siłą rzeczy nastąpi. Dziadek, kiedy pierwszy raz doprowadziliśmy mu jakimś kablem żarówkę do domu, pokazaliśmy, jak to się używa, na początku sceptyczny, będący na dystans, w pewnym momencie powiedział: tak, to jest to jednak, i zaczął z tego korzystać. I tak samo będzie w przyszłości. Myśmy wtedy już w 99 roku mówili, że nie ma innego wyjścia jak otworzenie całej produkcji filmowej na obie technologie i pewno one będą się przez jakiś czas mieszać. Jaka będzie rola w tym wszystkim 3D? Trudno powiedzieć. Teraz nagle pojawiają się głosy, że 3D wpływają w jakiś sposób na samopoczucie odbierającego, że powodują zaburzenia percepcji, że mogą powodować zawroty głowy i tak dalej, ale nie wiemy, czy to jest jakiś chwyt reklamowy konkurencji, która chciałaby wyeliminować tę niebezpieczną nowinkę, no bo wiadomo, bo to jest tak samo jak kiedy kino się pojawiło, zastąpiło fotografię, to wszyscy sceptycznie do tego podchodzili, a potem konkurencja krytykowała tą czy inną technologię, więc czas pokaże. Myślę, że ta technologia jest bardzo atrakcyjna, i zwłaszcza dla młodych ludzi. Jakie mogą być tego skutki dla rynku filmowego? Nie wiem. Jakie mogą być dla zdrowia? Nie wiem. Ale fajnie, że możemy tego doświadczać tutaj i sprawdzać w rozmowie z najlepszymi, zarówno tymi, którzy tych technologii używają, jak i tych, którzy je tworzą. Dziękuję bardzo.